Witam Państwa serdecznie. Oczywiście jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się wywieźć z tak ciężkiego terenu 3 punkty. Tabela nie kłamie. Wbrew temu, co mówił trener przed meczem, w wypowiedziach prasowych, uważam, że nie byliśmy faworytem tego spotkania, bo Odra Opole u siebie przegrała tylko jedno spotkanie dotychczas i te statystyki pokazywały, że na swoim stadionie szczególnie jest to bardzo mocny zespół i dzisiaj uważam, że też w części pokazał swoje atuty. Oczywiście boisko być może nie sprzyjało, żeby ta gra była aż tak bardzo finezyjna. Dwa zespoły, myślę, wyrównane. Dzisiaj to my zdobyliśmy o jedną bramkę więcej. Mieliśmy troszkę sytuacji. Myślę, że zespół zagrał dobre zawody. Druga połowa bardzo dobra pod kątem zarówno taktycznym, jak i motorycznym. Także jestem niezmiernie zadowolony i z pokorą przygotowujemy się do następnego spotkania. Dziękuję bardzo. Gratulacje do zwycięstwa. Mamy tą przyjemność się spotykać coraz częściej, więc może na zmianę z tymi wynikami będzie, tak pocieszając się. Natomiast o meczu jednej rzeczy nie można było zespołowi odmówić dzisiaj. Woli walki, chęci, biegania, ale to się było za mało, żeby wygrać. Drugi element to pokrzyżowało nam strasznie plany kontuzja Czyżyckiego, który musiał zejść z oby jak najkrótszą w czasie leczoną kontuzją, ale naderwania mięśnia dwugłowego uda. Niestety to jest odnowiona kontuzja. Jestem szczególnie zły z tego powodu, że chłopak, który jest w dobrej dyspozycji, nie może tego sprzedać, bo po raz kolejny leczy uraz. I w międzyczasie rezerwowy Maćczak, który też złapał kontuzję i nie mógł wejść na to boisko, odpadł. No i w tym momencie wchodzi kolejna osoba, no i tyle. No. W tym momencie mieliśmy już troszeczkę trudniej. Natomiast to, co trener powiedział, faktycznie Ciegiel Kaskatycy ciężko pracował na tą drugą bramkę, zdobył ją. Uważam, że wygrał zasłużenie, bo o tą jedną bramkę był lepszy. Natomiast mimo ogromnych chęci, woli, walki, przegraliśmy, jak ten zauważył, drugi mecz u siebie. Trzeba przełknąć tą gorycz porażki, tym bardziej, że przed nami ciężkie mecze wyjazdowe. Będzie bardzo ciężko o punkty, ale Odra Opole słynie z tego, że się nie podda i będzie walczyło. Dziękuję.